Dzień dobry. Przerwa była. Tyle przerwy. Ale skończyła się przerwa, ponieważ nadchodzi 20 września. Rok szkolny w tym roku. Ale zwykłym, nie szkolnym, tylko zwykłym roku. Rok szkolny w zwykłym roku. Zaczyna się w tym roku nieszkolnym. Bardzo późno. To znaczy 20 września. I ponieważ zaczyna się znowu szkoła, to chcemy zrobić film rzeczy o szkoły i do szkoły. No. Po pierwsze, Czarne Żołędzie porady dla szkoły robią. I dla was, jak do szkoły idziecie, też nagrywają o poradach dla szkoły, to poradą numer jeden dla wszystkich tutaj ludzi, co idą do szkoły albo nie, w sumie to jak idą do szkoły, to tak, to jest, żeby dobrze umieć się ubrać. Numer jeden. Tu mam bardzo wygodne skarpety, solidne, białe i dobre. Dobrze się w nich chodzi, nie przeszkadzają mi, jak chodzę. No i to jest pierwsza zasada Czarnych Żołędzi, żeby dobrze być w szkole. Druga porada Czarnych Żołędzi prosto do was do szkoły to jest to, żeby kupić dobre i solidne kredki. No. Ogólnie najlepsze są Bambino z takim rysunkiem żyrafy, bo dobrze rysuje się nimi kółeczka i ślaczki. Są jeszcze innych marek kredki, ale są gorszy od tych, które teraz powiedziałem. Do rysowania nie polecam jednak kredek z woskiem, ponieważ brudzą ręce. Ale jak jesteś głodny w szkole po dużej porze lekcji, to możesz takie kredki zjeść. Smakują bardzo dobrze, wiem, bo próbowałem i polecam. Metoda i porada numer 3 od Czarnych Żołędzi do szkoły jest taka, i ona jest bardzo, 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 bardzo ważna, żeby pod żadnym tym nie denerwować mojego nauczyciela od historii, bo jak się wkurzy, to jest zły jak smok, ryczy ogniem i nie chcecie tego widzieć. Parę rzeczy w szkole do nierobienia. Nie. Numer jeden to jest, żeby na przerwie, jak zrobi tak, to wtedy nie wchodzić po zjeżdżalni, pod górę. To wtedy może być tak. Chyba rozumiecie, no. Bardzo ważna zasada o numerze 2. Jest taka. Nie jest tynku ze ściany. Nie jest smaczny. Nie. Ja raz wziąłem haps tynku. Przyjeżdża karetka. Co się dzieje? W szpitalu wypłukali mi żołądek. Nie, nie jest jego. Nie. Zasada numer 3, czego nie robić dla szkoły, to nie zadzieraj z łobuzami, bo są duzi i bardzo źli. I ja mam taką historię, co się zdarzyło. To duży, zły łobuz mówi do mnie. No siema, co tam? Tak? I ja mówię tak. No hipopotam. No i zły łobuz się zeźlił i tak mówię dla ostrogi, dla każdego. Nie zadzieraj
dużymi łobuzami. No. Więc no wiemy już, co brać do szkoły, a co nie. Ale jeszcze jest trzy rzeczy, które trzeba brać do szkoły. Jest to tak. Tornister, dobry humor i karawka. I no. I wszystkiego najlepszego w nowym roku, no. Dobrego roku i wesołych wyników w szkole.